Hej, czyli witajcie moi kani, z tej strony Radek, witam was w kolejnym odcinku z gry Kozacy 3 Bitwy Historyczne. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie troszeczkę inny, znaczy podobny okres historyczny co poprzednim razem, ale tym razem nie będzie to wojna 30-letnia, ale coś, co zaraz po wojnie 30-letniej nastało i to w kraju Rzeczpospolitej. Mianowicie Powstanie Chmielnickiego, już zapewne wiecie po tytule. Oczywiście usuwamy sobie w tej chwili wszystkie inne frakcje. Wybieramy sobie Polskę. Tutaj Rzeczpospolita oczywiście powinna mieć nazwę, ale okej. I bierzemy sobie kozaków. Gdzie są kozacy? No Ukraina. No Ukraina będzie najbardziej zbliżona. Jaki by to dać im kolor? To jest dobre pytanie. Kozacy no raczej bardziej biały bym powiedział. Okej, okay. Rozpoczynamy sobie grę. Poziom przeciwnika normalny. Dostałem od was wiele porad, więc rozpoczynamy. Słuchajcie, powstanie miało miejsce w 1648 roku, kiedy to zbuntowany szlachcic chmielnicki postanowił, że wyjedzie sobie na Ukrainę, tam podburzy ludność i wywoła powstanie. No oczywiście to można wszystko powiedzieć w skrócie. Znaczy to, co powiedziałem w chwili, to był bardzo, bardzo, bardzo taki duży i ogólny skrót. W ogóle tam na Zaporożu, tak, bo to głównie w tamtych regionach działa się cała akcja, że się tak wyrażę. Cały czas dochodziło tak naprawdę do jakichś walk, jakichś starć i tak dalej, więc to nie można powiedzieć, że to akurat jedno takie znaczące wystąpienie. Oczywiście było największe ze wszystkich wcześniejszych, jak gdybyśmy tak patrzyli oczywiście na to, jakie były wcześniej, ale nie mogę też powiedzieć, że było to jakoś najbardziej, powiedzmy, najpoważniejsze. O, myślę, że to jest najlepsze stwierdzenie. Dlatego, że wcześniej już tyle razy kozacy występowali przeciwko Rzeczpospolitej, że to jest trudno zliczyć tak naprawdę tych bitew, ile tam było. Oczywiście, znaczy może stwierdzenie najpoważniejsze mogłoby tutaj pasować. Ja się jednak ograniczę troszeczkę. Dużo osób pewnie by stwierdzi, że nie, no jednak było najważniejsze. I okej, jestem w stanie przyznać rację, ale tylko częściową. Dlatego, że to powstanie pokazało, że kozacy, czy też Ukraińcy, byli ludem bardzo, bardzo podatnym na wszelkiego rodzaju manipulacje. No bo, nie czarujmy się, ale nasz brat krwi polskiej, czyli Chmielnicki, no, chciał się zemścić tylko i wyłącznie. Oczywiście on na Ukrainie, wymusił, no on obiecał, raczej przekonał ich faktem, że jak to tak można, przecież to jest Rzeczpospolita, musi doceniać tutaj kozaków i tak dalej. Ale w tym czasie tak naprawdę to tylko wyłącznie osłabiło Rzeczpospolitą. Ja to bardzo nie lubię, dlatego nie postawiłem się po stronie kozaków, właśnie ze względu na to, że to, co oni zrobili, to właśnie osłabili tak naprawdę tylko i wyłącznie Rzeczpospolitą, a nie tyle, że nie wiem, co oni chcieli w ogóle tym osiągnąć. Znaczy, tym bardziej nie wiem, co chciał osiągnąć tym Chmielnicki oprócz tylko i wyłącznie zemsty. Bohdan Chmielnicki, tak się zwał ten szlachcic. On był w ogóle hetmanem wojsk zaporskich. Przywódcą oczywiście tego największego powstania kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej. W ogóle wywodził się ze Lwowa. I tutaj bierzemy sobie całą masę teraz oczywiście chłopów do produkcji, znaczy do działania na polu. Ile was tutaj jest? 8, troszeczkę za dużo. Troszeczkę za dużo. Damy was do wycinania tutaj drewien. Kraj nawiedziła klęska głodu. No fajnie, zaraz będzie więcej właśnie. Wszystko ładnie. Rekrutować mnie. Ja jeszcze mogę dać wam jednego chłopa, bo tutaj mamy 5. No to troszeczkę więcej jest nam potrzebne. W ogóle dlaczego nie lubię ogólnie tej historii Polski z kozakami? Bardzo prosta sprawa, słuchajcie, kozacy, jak już wcześniej wspominałem, zbyt często występowali przeciwko Rzeczpospolitej. Dla mnie to było
jest niesamowite, tak? I dlaczego... Co oni tak naprawdę widzieli w tym? Oni zawsze dostawali prawie manto od Polaków, zawsze oni byli usiedlani. Ja rozumiem, że tutaj wyzwolenie Ukrainy i tak dalej. Jeremi Wiśniowiecki w sumie tak naprawdę był wojewodą ruskim, więc... Znaczy na Rusi, tak? Ta Ruś to była prowincja polska, województwo polskie. Ale on sam też był, miał ruskie korzenie, o ile się nie mylę, nie polskie. Więc też troszeczkę można... to troszeczkę taka ciekawostka historyczna. No i w sumie to on tak naprawdę wziął jakby największą, kluczową rolę odegrał z polskich wojewodów, no nie wiem, no był wojewodą, tak, po prostu, księciem Rusi. Bo tam, żeby nie umniejszać jego roli. Ale tak zastanawiam się, czy w ogóle Rzeczpospolita wtedy jakby się nie za bardzo się interesowała tym powstaniem. Znaczy to było ważne, tak? Oni wszyscy zdawali sobie sprawę, że no tutaj jest taki problem. Ale jakiejś interwencji ze strony naszych armii wielkich nie było, więc książę musiał sobie radzić sam. No i w sumie to tyle dobrze, że sobie po prostu poradził. To muszę przyznać. Ma za to u mnie szacunek. Ale jakby nie dokończyłem cały czas stwierdzenia, dlaczego nie lubię bardzo tego okresu historycznego, naszych układów z kozakami. Dlatego, że kozacy byli ludem troszeczkę takim dzikim. Przynajmniej ja ich w ten sposób widzę. Oczywiście wy nie musicie, tak? Ale tak, podatni na manipulacje. Nawet kiedy byli... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Oni byli w rejestrze, tak? Polskim. Polskiej armii, tak? To chyba 6 tysięcy, to jest liczby cały czas wzrastały. Na początku chyba było 1000, potem 2, potem 6 tysięcy. W każdym razie w pewnym momencie tak naprawdę powstania właśnie Chmielnickiego było tak, że do tego powstania, bo to chodziło o to tak naprawdę, że ci kozacy, żeby nie wyprawiali się na Turcję, bo Rzeczpospolita bardzo nie chciała wojny z Turcją i konfliktu, a kozacy wyprawiali się na Turków i to było bardzo, bardzo problematyczne dla naszego kraju, ponieważ Turcy po prostu chcieli wyegzekwować od polskiego władcy. W końcu, zobacz, no twoi poddani robią takie akcje, najeżdżają tutaj naszych ludzi, no to coś tu jest nie tak, proszę pana. No oczywiście mieli absolutnie 100% rację, czyli to no, a propos tego, że oni też najeżdżali tereny Rzeczpospolitej, to już w ogóle się na razie nie wypowiadajmy, bo to po prostu sensu nie ma. Gdzie jesteś, panie, który nic nie robisz? Pukaj to. Dobra, nieważne. Tutaj, żelazo będzie nam potrzebne na pewno. Zaraz po żywności. Na czym ja skończyłem? Aha, tak. No oczywiście ci kozacy, no tam Polacy wpadli na pomysł, rząd Sejm Polski wpadł na pomysł, żeby zróbmy tak, że powiedzmy tam dajmy im, o jaka ładna akademia, taka niewielka. Wszystkie takie wielkie, a tutaj taka niewielka. Dobrze, niech będzie sobie tak. Gdzie ją postawimy? A powiedzmy, że gdzieś tutaj. Dostawałem od was dużo porad, więc będę się starał do nich stosować. No wracając, oczywiście Sejm Polski uznał, że no to może czas w końcu, znaczy może czas pomyśleć o tym, żeby dajmy sobie oczywiście bez ograniczenia, szkolenie podstawowe jakieś tam, znaczy tych pancerza sprawnościowe. No, wpadł na pomysł oczywiście, że a dobra, to zrobimy w taki sposób, że weźmiemy tych wszystkich w zamian za to, że będzie spis powszechny kozaków, tak? Czyli ci, którzy dołączą do armii polskiej, którzy byli właśnie jako kozakami rejestrowymi. O, w tej chwili już sobie przypomniałem, tak to się nazywało. Oni będą spisani, dzięki temu oczywiście będą jako żołnierze Wojska Polskiego, powiedzmy Armii Polskiej, jakaś tam część, no wiadomo, że nikt nie traktował ich poważnie. Ale kozacy się czuli oczywiście ważni i tak dalej. No i dzięki temu tak naprawdę otrzymali jakiś żołd, otrzymali szereg praw, przywilejów, których oczywiście już teraz nie pamiętam, ale wiem, że na pewno tych szereg praw i przywilejów był. Całkiem zacny nawet, o ile się nie mylę. No i oczywiście w zamian za to mieli bardzo ważną obietnicę złożyć, czyli że nie będą się wyprawiać za żadne skarby na Turków, po prostu. No wiadomo, że to tak naprawdę tych kozaków było tam kilkadziesiąt tysięcy, no i
te 6000, na początku mówię te 2000, te 1000, potem 2, to było cały czas zwiększane ze względu na to, że właśnie ci kozacy mimo wszystko, no było ich tylu, że każdy tak naprawdę chciał sobie dostać ten żołd i tak dalej, nie musieć się wtedy wyprawiać do Rzeczypospolitej. A czemu? Żywności nie ma czy czego? Właśnie, żeby nie musieć się wyprawiać do Rzeczypospolitej, no bo no łatwiej, tak, po prostu otrzymywać żołd i no i się nie ma co dziwić, tak, im. Tutaj będzie okej chyba. No jeszcze potrzebujemy więcej żywności zdecydowanie. Akademia zaraz stanie, to chłopów sobie rzucimy do drugiego miejsca. Wracając do tematu. No i oczywiście w pewnym momencie, kiedy było to powstanie Chmielnickiego, znaczy w ogóle wcześniej kilkukrotnie bywało tak, że po prostu te powstania były tłumione przez samych przez swoich braci kozaków, tak, którzy właśnie byli w tej, należeli do tych kozaków rejestrowych. Jeśli te powstania oczywiście nie były popierane przez jakąś tam przez większą grupę, tak jak powstanie Chmielnickiego. W powstanie Chmielnickiego 6 tysięcy kozaków za właśnie rejestrowych zostało wysłanych do tego, by te powstanie zgasić. No i zgadnijcie. Nie dość, że nie zgasili tego powstania, to jeszcze przyłączyli się do niego. Co bardzo mnie jako człowieka, jako, no nie wiem, w jakiś sposób tam na pewno, znaczy na pewno, no zaraz się uznam tutaj za patriotę, jakiegoś kogoś, kto po prostu zawsze się interesował historią Polski i uważał, że Polska musi być najpotężniejszym krajem na świecie, no to nie dziwcie się, że troszeczkę mnie to zdenerwowało jakby i moi kozacy w moich oczach bardzo stracili. Ty was na razie sobie tak pochodzę wami, niech to tutaj. Tylko będę potrzebował więcej ludzi mimo wszystko do tej roboty. Czemu tutaj rekrutacja nie idzie? O. Raz idzie, raz nie idzie. Co ty potrzebujesz? Drewno. No szybciej. Niech tutaj nam tego zboża posieją. Tutaj można badanie zranie. Nie mogę badania, bo nie mam żywności. Pozdro. Ej, szkoda. Więcej do drewna potrzebne na pewno będzie. Widzę, że troszeczkę brakuje. Znaczy brakuje. No jest 1600, to jest tak nie do końca dużo. Żywność 500, mogę się szarpnąć. Szarpnę się, jak tych 9 chłopów ruszy w końcu w pole. Mógłbym ich wysłać tutaj i pewnie byłoby to lepsze niż marnowanie tak czasu, ale co tam. A, szybciej. Już myślałem, że was będę mógł tutaj rzucić do młócenia tego zboża. No i oczywiście to, co mówiłem, czyli tych 6 tysięcy kozaków zamiast stłumić to powstanie, to tak naprawdę sobie postanowili, że a dobra, przyłączą się do niego. I tak oto Rzeczpospolita miała problemy. Późniejszy przebieg znacie, chociażby obrona z baraża, to chyba największe zwycięstwo w ogóle wtedy, w tamtym okresie, bo bardzo niewielka grupka obrońców tejże twierdzy okazała się, dała radę ogromnej armii kozackiej. Kozacy w ogóle dostali też wsparcie chyba od Złotej Ordy. Ja nie chcę mówić, bo że to byli Turcy, bo bym się mylił. Hanatu Krymskiego, przepraszam. Złota Orda była zdecydowanie wcześniej, to był chyba Hanat Krymski. Znaczy strzelam, że prędzej Hanat Krymski w tamtym okresie już. No właśnie, no otrzymali to wsparcie i w ogóle super, cieszą się. Ale okazało się, że jednak zbaraż został obroniony. I tak naprawdę potem jeszcze kilka innych starć. Polska konnica, wtedy husaria, po raz pierwszy się nie popisała w ważnym starciu, którego oczywiście nazwy teraz nie pamiętam, no bo po co? Tak, ale było ważne starcie. Okazało się, że polska husaria niestety przegrała. Niestety przegrała, ona utknęła w błocie i nasi husarze zostali bardzo, bardzo srogo potraktowani, ponieważ wycięci w pień. Oszczędzeni lepiej brzmi. Nie zostali oszczędzeni, no i możecie się spodziewać, co tak naprawdę było dalej. Okej, musimy się zacząć teraz w końcu ogarniać właśnie, bo naszym przeciwnikiem jednak są kozacy. A jakby nie było, kozacy są z lekka problematycznie, albo mogą być z lekka problematycznie. Mogę otworzyć linię szereg 36. Ja bym chciał 70, nie?
tak sobie po prostu poczekamy troszeczkę. Najwięcej chłopów zaraz, nie? Trzeba troszeczkę rozwinąć ten nasz... Właśnie, jak możemy nazwać tą miejscówkę? Jakie to jest miasto? Zaraz wam powiem, jakie to jest miasto, tylko muszę sobie przypomnieć. Co powiecie na przykład na Halicz? Chociaż w sumie nie, Halicz był gdzieś troszeczkę bardziej wycofany. Półtawa za to była już bardzo, bardzo na wschód wysunięta. O, trzech chłopów. Jak źle, że oni nic nie robią. Okej. A tutaj chodźcie, wybudujecie mi tutaj kopalnię. Zaraz kolejny, też ich tam dołączy. No, powiedzmy, że najlepiej będzie, powiedzmy... Zborów, o! To było bardzo, było dość spore miasto polskie. W sumie pierwsze, które mogło paść łupem, gdyby oczywiście Zbaraż padł, to potem Zborów byłoby celem zapewne kozaków. Więc tak akurat fajnie wyszło. Ile mamy tych ludzi, że... No, a możemy domek jeszcze wybudować spokojnie. No i więcej chłopów. O, nie ma jeszcze 70... Nie, ja 72. Możemy, jasne, że możemy. Szereg z 72, proszę. Jak ładnie. Fajnie to wygląda, że mają te szabelki. Ładnie, ładnie, podoba mi się to. Mówicie, żebym cały czas szkolił fechtunek i tak dalej, i tak dalej. Ja to oczywiście będę robił, będę się gdzieś tam waszymi zaleceniami posługiwał. Zwiększymy sobie troszeczkę tutaj ilość wydobywanego złota, bo na pewno nam się przyda. Pisaliście, żeby więcej ratuszy, więcej koszar. Oczywiście też się was posłucham. A co? Ale wysuniemy się troszeczkę dalej. O, mamy kolejne kopalnie, które by się przydało zająć na pewno. Tutaj się kierujemy. O, jak ładnie. O, jak ładnie. Już. Jeszcze jednego człowieczka by się przydało. I zaraz może drugi ratusz sobie postawimy. A co? Wyruszamy, czuję, że ten przeciwnik będzie po drugiej stronie mapy. Sobie tak ruszymy troszeczkę na niego, znaczy w jego stronę. Zobaczymy, czy tam przypadkiem czegoś nie ma. Żywności mamy bardzo dużo tutaj. Idzie nam pięknie. O, kawaleria. Tu będziemy potrzebowali kawalerii, oczywiście wygląda na naszą husarię. Tym razem zrobimy się troszeczkę inny myk, bo damy bardzo blisko ratusza naszego. Wszelkiego rodzaju budynki. Zbrojne. Jakiś wąwóz taki fajnawy. Wiecie, kozacy druidzy, Bitwa o Europę chyba, czy coś takiego. Tak się nazywali. Byli fajni, bo tam była mapa. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam zawsze, jak gra ma jakąś mapę, na przykład twierdza jedynka i mapa Anglii, po której się możemy poruszać, pomimo tego, że w ogóle oczywiście poruszanie było nie dla nas przeznaczone, tylko to wszystko było już dawno zaprogramowane, jak się powinniśmy poruszać i tak dalej po tej mapie, to oczywiście względem, znaczy to chodziło oczywiście o to, że to wszystko zależało od misji. Każda misja dawała jakiś tam postęp i tak dalej. Za każdym razem gdzieś tam ruszaliśmy indziej na tą mapę. W każdym razie, jak widzę taką mapę na przykład, to od razu mi się chce grać, bo te kampanie wydaje mi się, że wtedy mają sens, że widać, że tutaj musimy ruszyć teraz. To jest jakoś logiczne. Za to, no, to jest ten problem, który ja... O, coś... A nie, bo tutaj te... opracowano technologię. I to jest ten postęp, który ja widzę na przykład. Problemem jest, jak widzicie, na przykład gram, chcę zagrać jakąś kampanię i nie mam mapy, tylko mam opis, tak? Ja teraz to się działo, to, to i to. To, no, no nie coś takiego nie kupuję, no przykro mi, ale nie. Ale co ja tutaj mogę jeszcze? Kamieniarstwo, no wydobycie kamienia 100%, no jakby mi to w ogóle było potrzebne w tej chwili. Czy ja mam tutaj gdzieś kopalnię złota? Bo by mi się jakby tak, powiem nieskromnie, żeby mi się przydały. Znaczy jeszcze jedna przynajmniej. Byłoby miło.
Ja chciałem husarię stworzyć. Husaria to jest piękna, potężna konnica. W ogóle zastanawiam się, który teraz, którą teraz serię z Total War'a bym chciał. Znaczy, który okres historyczny. Czy na przykład Medievala III, czy Empire'a II. Powiem wam szczerze, że bardzo po kozakach mam bardzo, bardzo duże parcie na szkło, jeśli chodzi o właśnie Empire'a II, dlatego że Empire 1 cholernie mi się nie podobał. A epoka jest warta, naprawdę uważam, że jest warta tego... jakiegoś dobrego Total War'a. Dlaczego Empire mi się nie podobał absolutnie pierwsza część? Dlatego, że moim zdaniem, tak, jednostki były zrobione jakoś tak na siłę. Jak próbowali to, nie wiem, zoptymalizować, żeby one nie były jakoś strasznie przegięte, tak? Przecież to powinno być tak, że jak broń palna wystrzeli, to nie zabije 6 ludzi. A tak czasami bywało, na przykład oddział 120 czy tam 250 nawet, zależy na jakich modach, żołdaków, i z oddziału 250 strzelają dwie linie, no to powiedzmy tam 2/5 armii, no to ile to będzie, ze 100 ludzi wystrzeliło i nagle się okazuje, że a ci 100 ludzie to w sumie tak nie za wiele dali, bo zginęło tam, nie wiem, 10. No to kurde, co to, co 10 pocisk trafiał? No, no co my, o czym my mówimy? Oczywiście rozumiem, że tam podejść. Wtedy każda armia, która musiałaby podchodzić, byłaby na pozycji straconej, ale chyba właśnie o to chodzi, tak? Tak samo armaty, działa, wszelkiego rodzaju. Nie, no to była porażka na tym silniku, naprawdę. On był tak słaby. Dlatego na przykład Empire mi się absolutnie jako Total War nie podobał. Husaria jest tak fantastyczną jednostką. Bierzemy sobie jej chodzi. Dużo żywności, trochę żelaza. Poprzednik kawalerii. Nosi pancerz, szybkie opuszczanie, wysokie raty. Bardzo długi czas produkcji. Nie dziwi mnie to, bo husaria była naprawdę potężna. Ty tutaj do zboża. A wasza szóstka niech mi... Właśnie, bo ja chciałem... Się okaże, że tam nikogo nie ma, co? Tam naprawdę nikogo nie ma. Dobrze, że cały czas produkuje nasze... Produkuje, no, tworzę jednostki. Zróbmy może taki wypad, że... Postawmy sobie drugi ratusz. Przy tym lesie, o. Tutaj naprawdę nie ma żadnej frakcji. Może nie ten róg poszedłem. Idziemy tam teraz w takim razie. I tutaj potrzebowałbym dwóch panów tych. Musimy w końcu rozprawić się z powstaniem. Jam jest ten książę, który... Jeremi Wiśniewiecki, który zakończy te głupawe powstanie. Tamarium za to sobie możemy, chociaż nie, no nie będę się na razie nią kierował, bo to było troszeczkę bez sensu. Znaczy troszeczkę bez sensu ze względu na to, że okaże się, że co, że nagle zajdą mi z północy, bo akurat tam mają swoją bazę i mi wejdą, tak? I wszystko zajmą. Nie, aż tacy głupi to my nie jesteśmy. Odlewnia dział niezbyt mnie interesuje. Ktoś do mnie dzwoni, super. Ale nie odbiorę, nie myślcie o tym. Weźmy sobie katedrę, wybudujmy, jak na chrześcijański kraj przystało. Ram, pam, pam, pam. Pewnie się dziwicie, dlaczego jeszcze na przykład nie poszedłem tutaj, gdzieś kopalnia złota była. A, tego nie zająłem. Bo teraz to idę zrobić. Potrzebuję złota. Ale w sumie tak naprawdę to potrzebuję bardziej drewna. Zaraz sobie wyślemy całą masę chłopów do tego zadania. A, to potrzebuję żywności 5500, też dużo. I zaraz sobie także weźmiemy w żywność, pójdziemy troszeczkę, żeby szybciej przejść do kolejnego okresu ewentualnie. Chociaż wydaje mi się, że to nie będzie potrzebne, bo raczej powinniśmy sobie dość szybko poradzić z kozakami. No, kozacy nie byli zbyt inteligentni, więc... Spokojnie. Formujemy szyk. I uformujmy sobie taki, o. Tak to ładnie bardzo wygląda, podoba mi się tego typu formacja. Weźmy sobie jeszcze jednego. Oczywiście, co mi na przykład... Brakuje w wielu grach. Dlaczego mi nie chciało przeskoczyć tam przez chwilę? Czego mi na przykład bardzo brakuje w wielu grach, to na przykład różnica w generałach i jednostkach. Tu mamy oficerów. No ale powiedzmy sobie szczerze, w Polsce powinni być hetmani. A jaką, znaczy bo
Jakby wiele krajów tak naprawdę w zachodniej Europy, znaczy albo w ogóle innej narodowości twórcy gier, nie zdają sobie sprawy, że Polska była bardzo specyficznym narodem, bo na przykład u nas coś takiego jak... generał nie istniał. U nas zawsze byli hetmani w praktyce. Hetman pierwszy koronny, hetmani litewscy, później hetmani tam poniższej rangi, wielcy szlachcice, wielkie rody magnackie. To były tak naprawdę... O, kogoś tu mamy? Nie, myślałem. To były właśnie te najpoważniejsze... to oni byli generałami wojsk polskich, właśnie bogata szlachta, przede wszystkim bogata szlachta, no ale oni sobie zasłużyli, to też nie możemy powiedzieć, że tylko i wyłącznie do tego, że byłeś bogaty, to jesteś taki dobry. Nieprawda. Nieprawda, bo co by nie mówić, to... O właśnie, ktoś tu już zmierza do mnie, nawet to są strzelcy. Szyk kwadratowy to w ogóle jest szyk dobry przeciwko kawalerii. A my się nie bawimy, coś takiego, my idziemy po prostu rozbić tych panów. Bum, ruszaj i atakuj. Tam niczego więcej po prostu nie potrzebowaliśmy. Prosta sprawa. Właśnie idziemy was zabić, dzień dobry. Porobieni, bardzo dobrze. I ta moja... Co by tu wam dać? Żelazo by się przydało może. Znaczy kopalnia żelaza. Tam coś strzela jeszcze, o. Już nie. Trochę szkoda, ale cóż, bywa. Teraz sobie wejdziemy Polakami. Ten akurat odcinek nie musi być jakiś długi, bo mamy tylko jednego przeciwnika. Ale potrzebujemy kawalerii, bo kawaleria oczywiście była ważna dla Polski. Kogo my tu mamy jeszcze? Jako lekki jeździec. Oj, jak mamy mało żywności. Chociaż tej żywności już przybywa, bardzo dobrze. A no tak, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem. Wszyscy? Wszyscy weszli do kopalni, okej. Więcej chłopów jeszcze troszeczkę mimo wszystko. Czy was też zaznaczyłem? Nie. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Jeszcze jednego pana i tego poproszę. Tych sobie na razie już wycofajmy. Potrzebujemy jednak troszeczkę chłopów, potrzebujemy troszeczkę żywności, okej. Okay. No i właśnie, wracając, dlaczego nie hetmani? Dlaczego nie hetmani? Słuchajcie, poza tym hetmani, dlaczego ja tak się akurat teraz stawiam za hetmanami? Pomimo tego, że jakoś nigdy nie pałem do nich wielką sympatią, dlatego że hetmani byli... No kim byli, pomyślcie sobie. No hetmani byli szlachtą, aż kto zniszczył tak naprawdę Rzeczpospolite? Szlachta. Ich zacofanie. Niemniej jednak w wojnie, na wojnie, hetmani to byli po prostu najważniejsi ludzie w państwie. Chmielnicki, hetman Zamojski, hetmani... Boże, Chmielnicki, Boże, co ja powiedziałem przed chwilą? Chmielnicki był hetmanem, ale nie chodziło mi o Chmielnickiego, tylko o inne persony. Właśnie chociażby jak Zamojski, i teraz muszę sobie przypomnieć, kto tam walczył z Rosją. Żółtkiewski, tak? Żółkiewski, tak? Czekajcie. Żółkiewski, Nie. Stanisław Żółkiewski. Tak, dobrze powiedziałem. Stanisław Żółkiewski. Jeśli powiedziałem błędnie, to proszę o wybaczenie. Ale tak mi się wydaje, że właśnie Żółkiewski. A tutaj mamy jakichś panów. A nie zauważyłem ich, że już wcześniej zrekrutowałem. Szkoda. Właśnie, mieliśmy Żółkiewskiego, który walczył w bitwie pod Kuszynem chociażby chyba. Jeżeli gdzieś tam, wiecie, pomyliłem, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jednak mówię... Wydaje mi się, że jednak mam rację. Dobra, potrzebuję tutaj... O, właśnie. Tego typu pięknych budowli. Dzień dobry, zaraz skoczymy na ich tereny. Skończy się. Nie będą już takimi cwaniakami. Teraz tak, muszkieterzy. Ja bym muszkieterów w ogóle nie szedł. Polska raczej nie... Czy wy kiedykolwiek widzieliście w Polsce muszkieterów? No panowie. I panie oczywiście, jeżeli jakiekolwiek są. Zdziwiłbym się, ale w sumie byłoby przyjemnie. Naprawdę przyjemnie byłoby
dowiedzieć się. Więc właśnie, no ale wracając, no bo oczywiście znowu mówię, ale wcale nie dokończę tego, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, dlaczego hetmani byli tacy u nas... tacy ważni dla nas? A mianowicie dla... O, dzień dobry, ktoś tu leci już. O, wy dziady. Chodź. Kawalerio. Husario. Jedziemy tam. Będzie chciałbym przejąć to po prostu, dziad jeden. Dlaczego kawaleria była taka ważna dla nas? Już wam mówię. Kawaleria, Boże, hetmani. Radek, ogarnij się. Zacznij gadać od rzeczy, bo właśnie... mówisz źle. Hetmani byli tacy ważni dla nas, dlatego że podczas wojny mieli ogromną... ogromną wręcz... charyzmę. Oni mieli... ich sama obecność sprawiała, że Polska tak naprawdę... że Polacy byli, no... niepokonani, naprawdę. Polskie armie, pomimo tego, że często przeciwnicy, bardzo często tymi przeciwnikami byli na przykład Rosjanie. Mimo tego, że mieli przewagę czterokrotną, sławetne bitwy, chociażby pod Smoleńskiem, gdzie tam Rosjanie mieli bodajże 40 tysięcy żołnierzy, a Polacy chyba około 18. Jasne, bardzo dużo kawalerii tam było, właśnie husarii naszej sławetnej. No ale nie zmienia tego faktu, że to różnica była ogromna, no musicie sami przyznać, tak? I zobaczcie, że mimo tego wszystkiego potrafiliśmy wygrywać w praktyce większość bitew. I to oczywiście też nie było tylko i wyłącznie przyczyną tego, że mieli taką charyzmę i byli tak genialnymi dowódcami. Właśnie nie, cofnij. Nie tylko dlatego, że mieli taką charyzmę, ale właśnie też dlatego, że byli niesamowitymi dowódcami. Naprawdę, jeśli miałbym... ocenić chyba największych takich generałów historii, no to na przykład, wiadomo, mamy sławetnego Hannibala, mamy Marka Antoniusza, Scypion był także generałem tak naprawdę fantastycznym, ale później kogo tak naprawdę mamy, tak? Pomyślcie sobie na przykład także wy, tak? No, nie tylko ja, ale pomyślcie także wy. No właśnie, mamy Napoleona, mamy tego, który Napoleona pokonał i oczywiście jego, to jest książę, jakiś tam, Boże, jak on miał, takie typowo angielskie przydomek miał, znaczy taki a propos, że Link, coś tam, jakaś nazwa, tak? Na przykład książę książę Yorku albo coś takiego, chyba on w ogóle nawet był księciem Yorku. Ale nie pamiętam, jak się nazywał i troszeczkę mnie to boli. W ogóle on koncepcję wprowadził równowagi sił. Kto był odpowiedzialny za to? I to jest właśnie moja matura z historii. Bardzo słabo czuję. Przynajmniej rozszerzenie, ale okej. Okay. Znaczy tak, podstawa z historii, dobra. Po raz kolejny fail z mojej strony. Nieważne, nie słuchajcie tego pana. On kłamie. Dlaczego mi się nie rekrutuje? Coś się zbugowało. O Jezu. I czemu mi tego nie powie? Chodź tu, przyjacielu. Widzisz, budował mieszkania. Ktoś tu nadchodzi? Ktoś tu jest nawet. Nawet nie musi nadchodzić. Dobra. Zmierzamy w takim razie w ich kierunku. A raz się z nimi bardzo szybko rozprawimy. No właśnie, ci hetmani tak naprawdę potem pomyślcie sobie, dobra, było tych wielkich dowódców, sporo i tak dalej, a potem pomyślcie sobie, ile razy, który kraj w historii miał tyle bitew? I to nie było tak, że to były pojedyncze bitwy poszczególnych hetmanów, bo a, ten się raz wykazał, ten się raz wykazał, ten się raz wykazał. Żółkiewicz brał udział w wojnie na Rosji, o ile się nie mylę, brał udział w kilku bitwach, dowodził oczywiście, bo to nie mówię, że brał udział jako tam młody szlachcic, czy ktoś tam taki, tam raczej czegoś takiego nie było. Szlachta zazwyczaj była już w formacjach tutaj dowodzących. Tak, brał
brał udział właśnie w wojnach ze Szwecją, brał udział w wojnach, w wielkiej masie bitew z Rosją, przede wszystkim Smoleńsk, tak? To jest jego zwycięstwo. Tak naprawdę to, że Smoleńsk wtedy padł ofiarą właśnie Rzeczpospolitej. Znaczy, że udało nam się wyprzedzić atak wojsk rosyjskich, bo jeżeli ktoś na przykład nie kojarzy tego wydarzenia, to, że Polacy zdobyli Smoleńsk. O, widzę, że chyba tym razem poziom normalny był troszeczkę zbyt prosty, ale ogólnie było, na pewno by tak dobrze nie było, gdybyśmy grali przeciwko większej ilości przeciwników. Właśnie, do widzenia. Tak się kończą powstania. Ja nie chcę nic mówić, ale tak właśnie jest, jak się zadziera z Polską. Okej, zwycięstwo. Więc kontynuując tylko i wyłącznie, raczej zakończając już. Polscy hetmani byli szczególnymi generałami, bo oprócz tego, że dowodzili, obmyślali taktyki, to przede wszystkim mieli ogromną charyzmę. Oni byli z tymi żołnierzami, pili, jedli z nimi i przede wszystkim walczyli. Nie było tak, że hetman sobie stał na wzgórzu i dowodził. Oczywiście, no też tak było, tak bywało. Jeżeli trzeba było, no to stawał na wzgórzu, ale jeśli trzeba, właśnie jeżeli była potrzeba, to on ruszał do boju, nie wycofywał się. No i polscy hetmani tak naprawdę, no, także mieli tak naprawdę masę swoich braci szlacheckich wokół siebie, czyli tak naprawdę jeden hetman miał wokół siebie całą gwardię wręcz oficerów, całą armię oficerów, którzy byli także szlachcicami, których on znał, bo to był jego bratanek, kuzyn, ktoś tam. Taka armia była niesamowicie zmobilizowana, pomimo tego, że często były to armie złożone z chłopów, którzy dopiero co gdzieś tam zostali do tej armii zaciągnięci siłą, wręcz bym powiedział. I mimo wszystko takie armie były bardziej, lepiej zdyscyplinowane niż nawet zawodowe armie później, na przykład Rosji czy Prus. No ale to też leży oczywiście w mentalności polskiej. Okej, stłumiliśmy powstanie Chmielnickiego, jak na razie zobaczcie, że wszystko idzie idealnie. Pierwsza... Najpierw Austria przegrała wojnę 30-letnią. Oczywiście tam nie tyle, że przegraliśmy, tylko nie udało nam się naszych wpływów w Prusach zwiększyć, tak? W cesarstwie, nie w Prusach, tak? Bo, no cóż, no i się musieliśmy cofnąć do cesarstwa austriackiego. Szkoda. Cóż, bywa. No ale teraz udało nam się stłumić powstanie Chmielnickiego. Pomyślcie sobie, jakie kolejne wydarzenie historyczne możemy nagrać. Napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie. A w sumie to i tak ja mam plan, ponieważ idę troszeczkę datami, jakbyście nie zauważyli. Ale co tam kolejne mamy? Pomyślmy sobie, pomyślmy troszeczkę. Kto chce, to oczywiście zostaje ze mną, żeby się dowiedzieć. Słuchajcie, kolejny jest potop szwedzki. 1656 rok. Właśnie. Bo chyba po drodze nic nie było. To było takich 8 lat pozornego spokoju. Okej, dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się, nie zapomnijcie ocenić filmu. Mówił dla was Radek. Bye bye.